My śpiewajmy razem. Na czym polega ten program? Śpiewajmy razem All Together Now jest nowym formatem Polsatu i polega na tym, że mamy ścianę, w której jest 100 osób. Tam są m.in. eksperci od muzyki pop, opery, m.in. również od rocka i wszelkiej innej maści stylów muzycznych. I my wszyscy oceniamy jednego uczestnika, który staje przed nami, ma zaśpiewać 1,5-minutową piosenkę. My przez wciśnięcie guzika oddajemy głos na tą osobę i ilu jurorów wstało, tyle ten uczestnik ma punktów. Tak więc na przykład ściana może składa się ze 100 osób, ale wstanie 46. W momencie, kiedy pierwszy zawodnik dostanie 46 punktów, mamy tak zwane hot seats, to jest tak zwane top three. I ta osoba, która dostała 46 punktów, przesuwa się na początek tego pierwszego fotela w top three. Mamy jeszcze dwa wolne miejsca, więc tak kolejno wchodzą uczestnicy. Ten, który ma najwięcej punktów, zawsze siada na początku top three i później są eliminowani momentalnie z programu ci, którzy mają punktów mniej, jeżeli siedzą już tam trzy osoby oczywiście i są miejsca zajęte. Więc załóżmy, że siedzi ktoś, kto ma 96, 95, 94 punkty. Ktoś zdobędzie na przykład 98, więc wchodzi na pierwsze miejsce i kolejno, a ostatnia osoba, która miała najmniej punktów, wylatuje automatycznie z programu. Na koniec zostają dwie osoby po sing-offach i one przechodzą do wielkiego finału, który odbędzie się już niedługo. A co jeśli osoby mają tę samą liczbę punktów? Jeżeli osoby mają tę samą liczbę punktów, mamy coś takiego jak remis i bierzemy udział w tajnym głosowaniu. Tak więc żaden z jurorów nie wstaje, ściana jest wyciemniona, wciskamy przycisk. Po cichutku oczywiście, żeby nie było słychać. I oddajemy punkt na dwójkę osób, które były w remisie, miały po taką samą ilość punktów. Po prostu, żeby... Później jest wyliczane, ile zdobyły punktów. W finale są po dwie osoby z 7 odcinków, więc 14 osób. To jak jest wyłaniany ten zwycięzca? Zwycięzca w finale jest wyłaniany dokładnie w ten sam sposób, w jaki głosowaliśmy w odcinkach, kolejno do finału. No i wygrywa 100 tysięcy złotych, więc nagroda jest niemała. A za drugie, trzecie miejsce? Przypuszczam, że nie była przewidziana nagroda za drugie miejsce i trzecie miejsce. Nie wiem, nic na ten temat jeszcze mi nie wiadomo, więc pewnie się wszystko okaże w trakcie programu.